język gruziński albo kartuliena. Jak widzicie, dzisiaj ze mną jest gość specjalny, Nini z kanału Gruziński po polsku. Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie i zanim to zrobi Albert, to ja zapraszam wszystkich również na mój kanał, na kanał, który prowadzę nie sama, tylko z moją przyjaciółką Mają, gdzie też opowiadamy bardzo fajne rzeczy, tak samo jak Albert. Tylko najpierw obejrzycie ten filmik, a tak, później, oczywiście, bo będzie odnośnik na końcu, także wtedy sobie przejdziecie na ich kanał i możecie tam hulać do woli. Także zaczynamy. Tak właśnie zróbcie. Słuchajcie, za nami jest taka flaga i jeżeli jeszcze nie domyślacie się, o czym będziemy rozmawiać z tytułu tego filmiku, to tak, to jest flaga gruzińska, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o języku gruzińskim, o moim ojczystym języku, który naprawdę jest bardzo ciekawym językiem i zasługuje na filmik poświęcony jemu. Język gruziński jest wyjątkowy ze względu na swoją przynależność językową, ponieważ nie należy on do żadnej dużej grupy, ani do języków indoeuropejskich, ani do języków turkijskich, a sam wraz z kilkoma językami lokalnymi gruzińskimi tworzy rodzinę języków kartwelskich. Język gruziński, czyli po gruzińsku to brzmi kartuliena, jest używany głównie przez mieszkańców Gruzji, czyli to jest około 4 milionów Gruzinów, a poza Gruzją język gruziński można spotkać w krajach, gdzie są skupiska gruzińskich imigrantów, to jest Rosja, przede wszystkim USA, kraje Europy, Iran i Azerbejdżan, no i Turcja. Na dobrą sprawę nikt nie wie od czego, kiedy, w jakim momencie i w zasadzie po co wziął się język gruziński. Niektórzy mówią, że było to 2000 lat przed naszą erą, inni mówią, że było to 8000 lat przed naszą erą, a jakbyście się wysilili, to możecie też związać to z topnieniem lodowców. Natomiast to, co wiemy, to to, że najstarszy zabytek gruzińskiego języka, pisany zabytek, pochodzi z 4 stulecia przed naszą erą i jest to kamień z Nekrisi, tak? Tak, z Nekrisi, z regionu Kacheti, ze wschodniej Gruzji. W ogóle, jeżeli chodzi o język gruziński, to też trzeba dodać, że oczywiście się zmieniał przez całą historię naszego kraju i w ogóle rozwoju naszego narodu i cywilizacji naszej, aczkolwiek bardzo ważne jest to, że przetrwał przez całą naszą historię i nawet już w naszej historii takiej współczesnej, kiedy bardzo się starali zniszczyć nasz język i narzucić inny język, wiecie, czyli ten północnego sąsiada, tak, to nawet ZSRR. Wtedy... Mówimy o ZSRR tutaj. Tak, to nawet wtedy gruziński przetrwał i zawsze był językiem urzędowym i jest to dzisiaj. I dzisiaj się trzyma jeszcze mocniej niż wcześniej. Chyba. Tak. Całkiem dobrze się trzyma. Całkiem dobrze się trzyma, słuchajcie. Nie spodziewałem się, że już w drugim odcinku będę wam tłumaczył jakieś zawiłe lingwistyczne wyrażenia, ale będę to musiał zrobić, bo język gruziński obok między innymi tureckiego, węgierskiego czy baskijskiego podobno też, bo nie wiem, nie znam, więc nie wiem. Należy do języków aglutynacyjnych. I języki aglutynacyjne możecie sobie bardzo łatwo skojarzyć z angielskim słowem glue, bo w nich dodaje się rzeczy do słów. I dodajecie te rzeczy, one nazywają się, te dodatki nazywają się afiksami i mogą być z przodu wyrazu, mogą być w środku wyrazu, mogą być na końcu wyrazu, mogą być i tu, i tu. I generalnie język bazuje na tym wszystkim. I bardzo ciekawym elementem, bardzo ciężkim elementem, którego doświadczyłem sam i nadal doświadczam i nie mogę go przebrnąć, jest koniugacja czasowników, które się dzielą na tyle rozmaitych rodzajów. Są jakieś tam ożywione, nieożywione, osobowe, nieosobowe, przechodnie, nieprzechodnie, takie, śmakie i owakie. I po prostu do każdego z tych rodzajów dodajecie inne cząstki i w tym momencie macie ten czasownik w takiej i takiej sytuacji. Więc tak generalnie wygląda gramatyka języka gruzińskiego. Jest do ogarnięcia, ale trzeba naprawdę w to włożyć bardzo dużo wysiłku i jakiejkolwiek woli walki z tym językiem. Zdecydowanie. Jeszcze dodam jedną rzecz, jeżeli pozwolisz. Jeżeli chodzi o czasowniki, odmiana czasowników, to jest chyba najtrudniejsza część gramatyki naszego języka. Chodzi o to, że gruzińskiego oczywiście no, można się nauczyć, da się, tak? Albert jest idealnym przykładem tego, jak on ogarnia naprawdę czasami bardzo skomplikowane formy gramatyczne, ale chyba taką najtrudniejszą częścią to jest właśnie odmiana czasowników, która w sumie przez wielu Gruzinów, dla wielu Gruzinów to stanowi problem i no, też Gruzini często popełniają na przykład błędy podczas odmiany takich najbardziej skomplikowanych czasowników, więc jakby ktoś z was się uczył kiedyś gruzińskiego i nie wiem, jakbyście nie ogarniali czasowników, to naprawdę spokojnie, nie wszyscy Gruzini też to ogarniają.
Natomiast jeśli chodzi o pojedyncze słowa, które nie są czasownikami, to bardzo łatwo się je tworzy poprzez dodawanie. Zazwyczaj są jeden bądź dwa sufiksy, jeśli chcemy stworzyć przymiotnik, zaimek, przyimek. I co ciekawe, jeśli tworzymy liczbę mnogą, wystarczy w każdym przypadku, w każdym wyrazie praktycznie dodać tylko sufiks ebi i wtedy mamy liczbę mnogą, na przykład dom, sachli, domy, sachlebi. Dokładnie. I tak tworzycie z każdym wyrazem, więc jak poznacie liczbę pojedynczą, to wystarczy, że dodacie do niego ebi i generalnie macie liczbę mnogą. Także powodzenia w tworzeniu gruzińskiej liczby mnogiej z każdych wyrazów. Jeżeli chodzi o alfabet gruziński, to jest też również bardzo ciekawy temat. Tak samo jak język, alfabet też nie jest podobny do żadnego innego alfabetu, który na świecie istnieje. No i najważniejsze jest to, że jest to pismo unikatowe, to jest jeden z 14 istniejących na świecie alfabetów. Jeżeli chodzi o powstanie, to tak samo jak z językiem, nie do końca wiadomo, skąd te litery powstały. A jeżeli chodzi dalej o alfabety, to też ciekawe jest to, że mieliśmy aż 3 różne pisma gruzińskie. Teraz obecnie jesteśmy na etapie, na którym używamy ten trzeci. Mam nadzieję, że tak zostanie do końca. Pierwszy alfabet, który był w Gruzji wprowadzany, nazywał się Asom Tavruli. Wyglądał zupełnie inaczej niż ten alfabet, który obecnie używamy, no i tego nie da się odczytać. Jeżeli ktoś specjalnie się nie uczy starogruzińskiego albo języka, albo pisma, to bardzo ciężko będzie odczytać ten pierwszy alfabet. Ja na przykład znam tylko kilka podstawowych liter, to wszystko, przeczytać tekstu nie byłabym w stanie. Drugi alfabet, który od VII wieku naszej ery już w Gruzji został wprowadzony, to był alfabet Nushuri. Nushuri powstał w cerkwiach, w takich właśnie monastyrach, czyli w takich miejscach, gdzie no, edukacja i kultura wtedy była najbardziej rozwinięta, więc tam właśnie pisali księgi, dlatego tam ukształtował się ten taki nowy rodzaj alfabetu. No a od wieku XII wprowadzili trzeci rodzaj alfabetu, który jest używany do dzisiaj, który się nazywa Mchedruli i trzeba też powiedzieć, że ten alfabet Mchedruli w XIX wieku przeszedł ostatnią swoją reformę, kiedy wyrzucili kilka liter z gruzińskiego. No i od wieku XIX można powiedzieć, że to jest ten alfabet, który mamy do dzisiaj, posługujemy się nim do dzisiaj. Też jest ciekawe to, że w naszym alfabecie mamy 33 litery i nie rozróżniamy wielkich i małych liter. Czyli nie zaczynamy zdania specjalnie z wielkiej litery, tak samo ani nazw, ani imion, nazw własnych nie piszemy z wielkich liter, wszystko piszemy jednym ciągiem małymi literami. I w ogóle mimo tego, że są 33 litery, to jest aż 28 spółgłosek, to znaczy, że jest tylko 5 samogłosek i są to samogłoski A, E, I, O, U i więcej w sumie nie ma. I oczywiście, jako że to jest 28 spółgłosek, to jest bardzo dużo spółgłosek dziwnych, nie występujących w zasadzie w żadnym innym języku i to są spółgłoski, którymi Gruzini bardzo często lubią katować obcokrajowców i ja chyba dzisiaj nie będę próbował, ale Nini może powiedzieć, jakie to są spółgłoski. Bardzo chętnie bym teraz zmusiła Alberta do właśnie wymowy takich dziwnych, różnych liter, ale wiecie, na czym polega problem? Że on dobrze sobie daje radę z tym, więc nie ma żadnej zabawy. Jedna z takich liter, która jest najtrudniejsza i która nie jestem specjalistą od lingwistyki, trudno mi powiedzieć, czy występuje w innych językach. Występuje w arabskim i no, grenlandzkim. Tak mi się wydaje, że gdzieś w tych językach gardłowych, bo gruziński jest językiem gardłowym. Jedna z takich liter, która no, brzmi tak, jakby człowiek się dusił, bo o to chodzi, to jest litera H. Poza tym, co ciekawe, są 3 chyba litery, które w zasadzie na nasze by brzmiały tak samo, czyli to jest P i P, jest Ty i Ty i co jest jeszcze? K i K. Jeszcze jest C i C. No, ale i one są różne. No właśnie, ale dla mnie brzmi to tak samo i dla was pewnie oglądających brzmi to tak samo. A w Gruzji, no to wymieniliśmy 4 jakby pary liter i to jest, u nas by to były 4 takie same, a tam to nagle jest 8. Więc stąd się bierze to 28 tych spółgłosek. O, dzięki. Proszę bardzo. Ale wiecie co, to jest w ogóle jedną rzecz, tylko muszę dodać, że to jest taka rzecz, która, bo no, już jestem w Polsce tam ileś tam lat i mam tutaj dużo znajomych i oczywiście rozmawiamy o gruzińskim. I właśnie kiedy tłumaczę, jak wymawiamy niektóre litery i tak dalej, dla mnie to jest największy problem wytłumaczyć, jaka jest różnica pomiędzy powiedzmy zwykłym P a P. Bo dla mnie to jest oczywiste, że to nie jest ten sam dźwięk, aczkolwiek nie dla Polaków, ja nie mogę im tego wytłumaczyć. I z kolei nazwa naszego kraju, która nie brzmi jako Gruzja, tylko to jest Sakartvelo, to jest słowo, gdzie nie piszemy Sakartvelo, tylko tam jest K i tam jest T i mówi się Sakartvelo.
Więc skoro już jesteśmy przy temacie leksyki, to jak zauważyliście, nawet sama nazwa swojego kraju jest zupełnie inna niż w całym świecie. W sumie w jakimś innym języku jest coś innego niż Georgia albo Gruzja. Tak, jest Grudzistan. A, no to, ale to jest jakby z jednego korzenia. I jak możecie się też domyśleć oczywiście, większość słów, te słowa przynajmniej, które są powiedzmy oryginalne, gruzińskie, są niepodobne do niczego na świecie. A reszta słów, jeśli wam się jakoś kojarzy, no to prawdopodobnie są to słowa, nie wiem, z rosyjskiego czy z angielskiego wprowadzone dopiero niedawno. A poza tym cała leksyka to jest totalnie inna bajka niż nasze słowa. Także jak możecie wywnioskować, nie ma ani jednego języka, który moglibyśmy porównać tak jak, nie wiem, białoruski z ukraińskim, że jest w jakimś stopniu zrozumiały, bo nawet te języki należące do tej samej rodziny językowej są totalnie inne. Więc język gruziński posiada słowa swoje, ale bardzo dużo zapożyczeń z języków państw, które przez długi czas okupowały Gruzję, czyli na przykład z języka perskiego, z języka tureckiego, rosyjskiego, czy też związane, nie wiem, z religijnymi sprawami słowa greckie, czy tam łacińskie nawet czasem. I ciekawa sprawa jest taka, że w języku gruzińskim rzeczowniki nie mogą się kończyć na spółgłoskę. W związku z tym, jeśli mamy jakiś rzeczownik z języka obcego, na przykład, nie wiem, imię jakieś angielskie, Michael na przykład, to się kończy na ly, a po gruzińsku będzie Michaeli. Tak? Dokładnie. I zawsze albo komputery. Tak. I dodajecie. Albo ekrani. Z racji tego, że Gruzja to jest państwo położone między tysiącami gór w tysiącu dolinach, no to oczywiście każda ta dolina posiada jakąś wioskę i z racji tego, że ta wioska nie ma za bardzo kontaktu z inną wioską, to na przestrzeni czasu w każdej z tych wiosek, powiedzmy, albo z tych małych regionów, mikrorejonów, wytworzyły się jakieś takie osobne dialekty. I w Gruzji tych dialektów jest pewnie tyle, co i we Włoszech, porównując jakby ilość kilometrów kwadratowych. Każda, tak jak mówię, dolina gdzieś tam może wyodrębnić i nawet między, nie wiem, 20 kilometrami może być różnica w języku, w jakim się mówi. On jest mniej lub bardziej zbliżony do tego literackiego, no bo oczywiście ludzie się posługują na co dzień literackim, ale jakieś słowa, wyrazy, konstrukcje zawsze gdzieś tam powstają w regionach i Gruzin gdzieś tam schowany w górach w Gruzji Zachodniej prawdopodobnie by się nie dogadał z jakimś Gruzinem odosobnionym w Gruzji Wschodniej. To prawda. Ale też chciałabym dodać, że jeżeli chodzi o dialekty, to bardziej wyraźne, bardziej takie dialekty, które bardzo zmieniają język, mamy w zachodniej części Gruzji. No przede wszystkim w zachodniej części Gruzji mamy dwa regiony, które posiadają swoje własne języki, to jest Samegrelo i Svaneti. To właściwie są te języki, które należą do grupy językowej tej kartwelskiej, o której na samym początku mówiliśmy. No i jeżeli chodzi o megrelski i swański, to są języki, w których w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Nikt nie rozumie. No oni sami rozumieją siebie, nie? Tylko my nie rozumiemy. Więc jakby taki człowiek mieszkania z Tbilisi, czyli stolicy, czyli na przykład ja, pojechałby do Samegrelo, to ja tam się nie dogadam. Oczywiście oni wszyscy mówią po gruzińsku, ale po megrelsku no, my nic nie rozumiemy. Tak samo jest ze swańskim. Jeżeli chodzi o zachodnią Gruzję, to w ogóle już pomijając te języki, które no, dialekty, które są tak naprawdę odrębnymi językami, to ludzie zachodniej Gruzji najbardziej zmieniają, najbardziej kaleczą język gruziński. Akurat Albert mieszkał w jednym z regionów Gruzji Zachodniej, więc podejrzewam, że doskonale wie, o co mi chodzi. Region, w którym Albert przebywał przez jakiś czas, to jest region Guria. Z kolei Guria charakteryzuje się takim bardzo szybkim mówieniem i oni mówią strasznie szybko i strasznie niezrozumiale. Ja naprawdę nie rozumiem, o co im chodzi. I nie żartuję teraz. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnijcie kliknąć lajka w górę pod tym filmem, zasubskrybować kanał, żeby nie ominęły Was kolejne odcinki i oczywiście odsyłam na kanał Dziewczyn, na kanał Gruziński po polsku, gdzie mają bardzo fajne filmiki na temat Polski, Gruzji, lifestyle'owe ostatnio też vlogi i naprawdę polecam, można się czasem uśmiać i tak. Dziękuję. A tymczasem Madloba urat hebis twis. I do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć. No i chciałem tą miejscówkę taką zostawić, jak podchodzę do aparatu, ale nie nagram przecież, jak mówisz no i cześć. Nie.